Szanowni Państwo, chciałem przedstawić i omówić zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii COVID-19. Zalecenia udało nam się opublikować z końcem marca. Są to uszczegółowione zalecenia ogólne dla pacjentów hematologicznych w odniesieniu do szpiczaka plazmocytowego. Część z tych zaleceń jest zbieżna z zaleceniami administracyjnymi, jednak no warto je tutaj przytoczyć. Pacjentom powinniśmy przypominać o częstym myciu rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 lub nawet 30 sekund i dodatkowo zachęcać do stosowania środków odkażających, które powinny być na bazie alkoholu z minimalną zawartością alkoholu 60%. Powinniśmy sugerować pacjentom konieczność zachowania odległości co najmniej 2 metrów od innych osób, unikania dotykania dłońmi oczu, nosa i ust. Stosowanie maseczek dodatkowo ogranicza taki kontakt, to stosowanie maseczek, jak wiemy, jest teraz obowiązkowe. Należy pacjentowi uświadomić, jak ważne jest zasłanianie ust i nosa przy kichaniu lub przy kaszlu. Dodatkowo zużyte chusteczki od razu powinny być zasłaniane. Nie powinno się zasłaniać ust dłonią, tylko zgięciem łokciowym. W przypadku niepokojących objawów, które można łączyć z infekcją COVID-19, czyli gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, ale również te rzadsze, czyli zaburzenia węchu, czy też problemy neurologiczne lub związane ze wzrokiem, powinien odbyć się szybki kontakt z placówką służby zdrowia, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych na COVID-19. Numer infolinii do NFZ-u jest tutaj podany. Pacjentom należy uświadomić, sami też powinniśmy śledzić aktualne informacje dotyczące rozprzestrzeniania się COVID-19. Bardzo ważne dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego jest odpowiednia kontrola chorób towarzyszących, także pacjenci nie powinni rezygnować z odpowiedniej kontroli takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie czy astma. Są to choroby, które w sposób istotny zwiększają ryzyko niekorzystnego przebiegu COVID-19 u chorych szpiczakowych. W opiece ambulatoryjnej zwracamy uwagę na ograniczanie bezpośrednich wizyt. W miarę możliwości porady ambulatoryjne powinny być prowadzone w formie teleporady. Bardzo ważne, żeby pacjent miał świadomość, że dane kontaktowe muszą być aktualne i dodatkowo, że do tej teleporady powinien być przygotowany, czyli odpowiednio wcześniej mogą być wykonywane badania, czy to w laboratorium lokalnym, czy też w laboratorium przy jednostce hematologicznej, ale wykonane na przykład dzień, dwa wcześniej, bez konieczności oczekiwania na wizytę. Pacjenci, którzy muszą stawiać się na wizytę osobiście, oczywiście muszą poddawać się odpowiednim procedurom epidemiologicznym. Tutaj już w zależności od tego, jak jednostka hematologiczna decyduje, najczęściej to są odpowiednie śluzy, w których jest wykonywany pomiar temperatury. Trzeba porozmawiać z pacjentem, żeby nie denerwował się. Tego typu procedury muszą być zachowane. One zapewniają bezpieczeństwo nie tylko pacjenta, ale również działania służby zdrowia. W leczeniu szpitalnym należy kontynuować leczenie przeciwnowotworowe. Jest to niedopuszczalne, żeby pacjenci chorzy na szpiczaka zostali bez opieki specjalistycznej w trakcie epidemii COVID-19. Możliwe są pewne modyfikacje leczenia, czyli tam, gdzie można, możemy dążyć do leczenia doustnego, żeby unikać hospitalizacji. Wiadomo, że każda z hospitalizacji będzie się wiązała z większym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Przy analizie możliwości modyfikacji schematów leczenia należy za każdym razem rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko dla pacjenta.
Leczenie wspomagające w warunkach szpitalnych powinno być odroczone. Oczywiście nie znaczy to, że w ogóle powinno być odroczone, bo korzyści z leczenia wspomagającego mogą w sposób bezpośredni przełożyć się na korzyść w odniesieniu do leczenia choroby podstawowej. W przypadku przyjęcia do oddziału hematologicznego pacjent powinien odpowiednio być przygotowany do przejścia przez izbę przyjęć, czyli musi mieć założone maseczki, rękawiczki, które często są na izbie przyjęć zmieniane na świeże po przejściu przez śluzę. Dodatkowo należy ustalić z ośrodkiem prowadzącym pacjenta optymalny czas wizyty w laboratorium czy w izbie przyjęć, żeby pacjenta dodatkowo nie narażać na zbyt dużą liczbę osób, które będą w danym czasie na izbie przyjęć, czyli na przykład przyjęcia na pobyty stacjonarne mogą się odbywać w godzinach popołudniowych. Należy pamiętać, że w oddziałach hematologicznych obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, a pacjenci hospitalizowani mają zakaz opuszczania oddziału. Pacjenci z gorączką, kaszlem, dusznością lub z grupy ryzyka, czyli na przykład pacjenci z kontaktem z osobą zakażoną, nie będą i nie powinny być przyjmowane automatycznie do oddziału hematologicznego do czasu wykluczenia COVID-19. Tego typu informacje można uzyskać już w czasie wstępnej rozmowy telefonicznej przy omawianiu przyjęcia pacjenta do oddziału hematologicznego. Przy wypisie lekarz może zabezpieczyć chorego w leki przeciwnowotworowe, które powinny wystarczyć na co najmniej 3 miesiące, jeśli byłyby problemy z działaniem oddziału lub też ograniczenia możliwości przyjazdu pacjenta do ośrodka. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości kontynuacji najbardziej skutecznego leczenia, możemy czasowo zamieniać terapię na terapię doustną, czyli jeśli pacjent jest leczony w ośrodku, którym cały personel podlega kwarantannie, rzeczywiście pacjent powinien zamiast schematu VTD otrzymać czasowo schemat CTD. Jest to rozwiązanie oczywiście awaryjne. Należy dążyć do ograniczenia ryzyka powikłań wymagających hospitalizacji przez odpowiednie stosowanie czynników wzrostu GCSF, czynniki stymulujące erytropoezę i dodatkowo optymalizację ambulatoryjnego leczenia wspomagającego. Jako że znaczny odsetek pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego jest leczony procedurą przeszczepiania komórek krwiotwórczych szpiku, należy bezpośrednio z ośrodkiem przeszczepowym ustalić zasady hospitalizacji. W niektórych przypadkach możliwe jest odroczenie procedury przeszczepowej do czasu opanowania pandemii COVID-19. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, mając pacjenta chorego na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii COVID-19? Niewątpliwie najważniejsze jest ograniczenie hospitalizacji związanych z powikłaniami. Pierwsza część powikłań dotyczy zdarzeń kostnych. Zdarzenia kostne stanowią powyżej 50% przyczyn hospitalizacji chorych na szpiczaka i zarówno to są hospitalizacje w oddziałach hematologicznych, jak również w oddziałach ortopedycznych czy oddziałach radioterapii lub też neurochirurgicznych. Także bardzo ważne, żeby pacjenci dostawali optymalne leczenie szpiczaka plazmowego. Co się z tym wiąże? Też zabezpiecza to pacjentów przed wystąpieniem zdarzeń kostnych, ale również powinni pacjenci dostawać leczenie wspomagające. Wyniki dotyczące ibandronianu, który jest zarówno dożylnym, jak i doustnym dwufosfonianem, zostały przedstawione w ostatnich latach i jak Państwo widzicie, nie widać różnicy między skutecznością kwasu zoledronowego i kwasu ibandronowego w profilaktyce zdarzeń kostnych. 2 lata temu przedstawiono badanie porównujące skuteczność denosumabu do kwasu zoledronowego zarówno w odniesieniu do zdarzeń kostnych, jak również do całkowitego przeżycia. Badanie było zaprojektowane jako badanie non-inferiority i rzeczywiście oba punkty docelowe tego badania zostały spełnione, czyli denosumab nie jest gorszym lekiem niż kwas zoledronowy w zabezpieczaniu występowania zdarzeń kostnych i nie wpływa na całkowite przeżycie.
Wcześniejsze wyniki mówiące o kwasie zoledronowym pokazują za to, że kwas zoledronowy stosowany niezależnie od wystąpienia choroby kostnej w sposób pozytywny wpływa zarówno na redukcję ryzyka zdarzeń kostnych, jak również na całkowite przeżycie. Także te leki mogą być zamienne stosowanie. Dodatkowo denosumab jest stosowany podskórnie i tak jak powiedziałem, dla pewnej populacji pacjentów w Polsce może on być przypisywany z refundacją. Częstość neutropenii w stopniu trzecim i czwartym zależy od schematu terapeutycznego i pacjenci powinni być odpowiednio zabezpieczani przed wystąpieniem neutropenii i najgroźniejszego powikłania związanego z głęboką neutropenią, gorączki neutropenicznej. Na tej rycinie, którą Państwu przedstawiam, są zestawione różne schematy terapeutyczne w zależności od ryzyka gorączki neutropenicznej, a dokładniej ryzyka neutropenii. Tutaj nie kalkulowano ryzyka gorączki neutropenicznej bezpośrednio, natomiast uznano, że pacjenci, u których częstość neutropenii stopnia trzeciego i czwartego wynosi powyżej 50%, są to pacjenci kwalifikujący się do profilaktycznego podawania czynników wzrostu. Tutaj mówię o profilaktyce pierwotnej, natomiast w przypadku wystąpienia neutropenii stopnia trzeciego lub czwartego do wtórnej profilaktyki przy użyciu czynników wzrostu. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zmienia podejście do profilaktyki gorączki neutropenicznej. Grupa pośredniego ryzyka, niezależnie od występowania dodatkowych czynników ryzyka, powinna otrzymywać czynniki stymulujące granulocytopoezę. Chodzi tutaj oczywiście o ograniczenie ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej i związanej z tym hospitalizacji, czyli znowu ograniczenie narażenia na ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2. Infekcji zarówno pacjenta, jak i oddziału, w którym byłaby leczona gorączka neutropeniczna. W najczęściej stosowanym schemacie u pacjentów nawrotowym, schemacie RD, analizowano częstość występowania neutropenii. Zauważcie Państwo, że te neutropenie występowały od 5 do 15% pacjentów. I tutaj nie za bardzo udało się zidentyfikować, czy jest to efekt pierwszych dawek, czy efekt wyczerpania tworzenia prekursorów granulocytów w trakcie leczenia, czyli mielosupresji przedłużonej w przypadku stosowania schematu RD. W tej analizie, która była wykonana kilka lat temu, zwracano uwagę na konsekwencje występowania neutropenii trzeciego lub czwartego stopnia u pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym leczonych lenalidomidem i deksametazonem. Grupy były porównywalne. U 62 pacjentów było co najmniej jedno powikłanie stopnia trzeciego lub czwartego neutropenii. Pacjentów, u których nie obserwowano trzeciego lub czwartego stopnia neutropenii, było 136, czyli więcej niż u 1/3 pacjentów była neutropenia. Jakie były konsekwencje tej neutropenii? Zauważcie Państwo, że ci pacjenci, u których była neutropenia trzeciego lub czwartego stopnia przynajmniej raz, mieli w zdecydowanie większym odsetku redukowaną dawkę lenalidomidu, wstrzymywano lub pomijano dawki lenalidomidu, częściej kwalifikowali się do podawania GCSF-u i mieli więcej nieplanowanych hospitalizacji. Ten ostatni element jest niewątpliwie najważniejszy w dobie epidemii COVID-19, dlatego że ryzyko zakażenia pacjenta, ale w drugą stronę pamiętajmy zawsze o ryzyku infekcji w oddziale hematologicznym, jest większe wraz z liczbą zwiększających się hospitalizacji pacjentów. Także powinniśmy dążyć do ograniczenia tego typu działań niepożądanych przez stosowanie GCSF odpowiednio wcześniej. Na szczęście powikłanie w postaci neutropenii nie miało wpływu na skuteczność leczenia schematem lenalidomid dexametazon. Tutaj odsetki odpowiedzi były podobne, 49 versus 50%. Kolejny czynnik, który może być podawany, czynnik stymulujący erytropoezę, jest skuteczny w profilaktyce niedokrwistości i dodatkowo zabezpiecza pacjentów przed transfuzjami. Skuteczność jest bardzo szybka, już po 4
tygodniach analizy od rozpoczęcia podawania czynników stymulujących erytropoezę u większości pacjentów dochodzi do zwiększenia poziomu hemoglobiny o około 2 gramy na decylitr. Dodatkowo ten efekt utrzymuje się przez całą długość leczenia. Należy zwracać uwagę na powikłania zakrzepowe u pacjentów, którzy dostają czynniki stymulujące erytropoezę. Pacjenci chorzy na szpiczaka są z grupy wysokiego ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych związanych ze stosowaniem wysokich dawek sterydów, związanych z aktywną chorobą nowotworową, czy też innymi czynnikami, na przykład lekami immunomodulującymi, które również są czynnikami ryzyka choroby zatorowo-zakrzepowej. Także na pewno powinniśmy odpowiednio kwalifikować tych pacjentów do profilaktyki, a z drugiej strony stosując leczenie czynnikami stymulującymi erytropoezę, należy zwracać uwagę, żeby w odpowiednim momencie przestać podawać pacjentom te czynniki, czyli przy poziomie 12 gramów na decylitr, jeśli hemoglobina będzie miała taki poziom, powinniśmy zaprzestać stosowanie czynników stymulujących erytropoezę. Na koniec chciałem przeanalizować zasady leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego w dobie epidemii COVID-19. W tych ogólnych zaleceniach zwracaliśmy uwagę na możliwość modyfikacji dawkowania bortezomibu. Znane są wcześniejsze badania grupy francuskiej pokazujące, że bortezomib stosowany w dawce 1,6 mg na metr kwadrat raz w tygodniu jest równoznaczny z bortezomibem stosowanym w dawce 1,3 mg dwa razy w tygodniu. Tutaj analiza z ASHU z 2009 roku pokazuje porównanie bortezomibu stosowanego dwa razy w tygodniu w dawce 1,3 mg na metr kwadrat w schemacie VCD z bortezomibem stosowanym w dawce 1,5 mg na metr kwadratowy w schemacie VCD. Kohorta 1 versus kohorta 2 różnic w odniesieniu do odsetków odpowiedzi nie widać, natomiast widać istotne różnice w odniesieniu do toksyczności. Pacjenci, którzy dostawali bortezomib dwa razy w tygodniu, częściej doświadczali powikłań trzeciego i czwartego stopnia. Głównie to były powikłania hematologiczne w odniesieniu do trombocytopenii, neutropenii i nienarodowistości, ale również odsetki polineuropatii trzeciego stopnia były obserwowane tylko u pacjentów otrzymujących dwa razy w tygodniu bortezomib trzeciego stopnia. Polineuropatii nie obserwowano u pacjentów otrzymujących bortezomib raz w tygodniu. Także na pewno skuteczność jest zachowana przy mniejszej toksyczności bortezomibu stosowanego raz w tygodniu. Dokładniejsze analizy dotyczyły schematów MPV, które w badaniu rejestracyjnym VISTA przez 4 tygodnie były stosowane 2 razy w tygodniu, następnie stosowano przez 5 tygodni raz w tygodniu. Te schematy były modyfikowane przez różne grupy. Grupa włoska GMEMA stosowała albo bortezomib od początku raz w tygodniu, albo podobnie jak VISTA, czyli dwa razy w tygodniu i od piątego cyklu raz w tygodniu. No i grupa hiszpańska, która stosowała bortezomib dwa razy w tygodniu przez pierwszy cykl sześciotygodniowy i później raz w tygodniu jako modyfikacja leczenia bortezomibem. Także różne schematy zostały porównane przez profesor Mateo z publikacji z 2014 roku. Planowana dawka najwyższa była w badaniu VISTA, czy w podawaniu bortezomibu zgodnie ze schematem w badaniu VISTA. Natomiast jeśli Państwo zobaczycie drugie czerwone podkreślenie odsetek planowanej dawki, zobaczcie Państwo, że tak wysokiego dawkowania nie udało się utrzymać u pacjentów i tylko 57% pacjentów dostało planowaną dawkę leczenia. W późniejszych cyklach znowu do 60% pacjentów dostawało planowaną dawkę, a w badaniu grupy włoskiej GMEMA, gdzie podawano raz w tygodniu bortezomib, aż 90% pacjentów otrzymywało planowaną dawkę.
jaka była toksyczność tych różnych schematów leczenia. W wielkim skrócie widzicie Państwo odsetki polineuropatii na początku ogólna, najwyższa w schematach bortezomibu stosowanego 2 razy w tygodniu, tutaj prawie dwukrotnie częstsze występowanie i dużo częstsze występowanie w stopniu trzecim i czwartym, odpowiednio 13-14% w przypadku stosowania 2 razy w tygodniu, w przypadku stosowania raz w tygodniu 2-7% w zależności jaki schemat leczenia. Polineuropatia była jedną z częstszych przyczyn dyskontynuacji leczenia i tutaj te dyskontynuacje dotyczyły 14-18% pacjentów w badaniu VISTA, w schemacie podawania GMEMA 2 razy w tygodniu 22% i tylko 12% przy schematach podawania bortezomibu raz w tygodniu. Redukcje dawek związane z polineuropatią znowu najczęstsze były przy podawaniu bortezomibu 2 razy w tygodniu, także zdecydowana największa toksyczność stosowania bortezomibu 2 razy w tygodniu. Jak wyglądały odpowiedzi? Porównywalne były 74% w badaniu VISTA, przez 80% w schematach raz w tygodniu i w schemacie grupy włoskiej GMEMA 87%. Mediany PFS-u porównywalne, nawet pewnym zaskoczeniem była najdłuższa mediana PFS-u w badaniu hiszpańskim 38 miesięcy w odniesieniu do mediany całkowitego przeżycia, również porównywalne wyniki. Czyli znowu kolejne badania, które pokazują, że stosowanie bortezomibu w schemacie MPV raz w tygodniu jest równie skuteczne przy zdecydowanej mniejszej toksyczności. Na koniec jeszcze porównanie w odniesieniu do PFS-u i OS-u schematów stosowania bortezomibu raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, znowu brak większej skuteczności bortezomibu stosowanego 2 razy w tygodniu. Na tym etapie można podsumować te badania z bortezomibem i stwierdzić, że na pewno dla pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia możemy bezpiecznie zamienić schemat bortezomibu stosowanego 2 razy w tygodniu na raz w tygodniu. Dla grupy przeszczepowej powinniśmy przeanalizować dokładnie, na jakim etapie jest pacjent, dlatego że te wyniki badań, które Państwu na samym początku przedstawiałem, jednak były trochę inaczej skonstruowane niż możemy to zastosować w Polsce. Tam pacjenci przekraczali dawkę rejestracyjną 1,3 mg na metr kwadratowy bortezomibu do dawki 1,5 czy 1,6. Znając nasze ograniczenia rozliczeniowe, myślę, że stosowanie 1,3 mg na metr kwadratowy raz w tygodniu u pacjentów, których będziemy kwalifikowali do intensywnego leczenia zakończonego autologicznym przeszczepieniem komórek krwiotwórczych w szpiku przynajmniej w pierwszych miesiącach powinno się odbywać 2 razy w tygodniu. Przejdźmy do innych leków, które mogą być stosowane w Stanach Zjednoczonych zarówno raz, jak i 2 razy w tygodniu. Badanie rejestracyjne dla carfilzomibu, czy też rozszerzające rejestrację dla schematu KD w Stanach Zjednoczonych. Carfilzomib stosowany w dawce 70 mg na metr kwadrat raz w tygodniu versus schemat wcześniejszy, czyli KD w dawce 27 mg na metr kwadratowy. Tutaj widzimy korzyść u pacjentów w drugim nawrocie, to jest rycina A. Na rycinie C widzimy u pacjentów wcześniej leczonych i opornych na wcześniejszy bortezomib, również widzimy dużą skuteczność. Także tutaj nie tylko porównujemy, czy schematy 1 versus 2 razy w tygodniu są tak samo skuteczne, widzimy nawet większość skuteczną, oczywiście przy większej jednorazowej dawce carfilzomibu. I na koniec badanie, które może nas interesować, czyli schemat KRD, w którym carfilzomib był stosowany raz w tygodniu w dawce 56 mg na metr kwadrat plus lenalidomid i deksametazon, badanie jednoramienne u 28 pacjentów, wysokie odsetki odpowiedzi 85% i duży odsetek pacjentów, u których uzyskano negatywizację choroby resztkowej aż 21%. To badanie nie jest badanie
badaniem rejestracyjnym dla schematu KRD56 z podawaniem kortyzonu w jednej linii badanie ARO2 porównujące ten schemat dawkowania ze schematem standardowym, czyli kortyzon dwa razy w tygodniu w dniach 1 i 2 każdego tygodnia jest obecnie zarejestrowane i trwa i na wyniki tego badania czekamy. Podsumowując, zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmacytowego w dobie COVID-19 odsyłam Państwa do publikacji online, która się ukazała w ostatnim czasie na stronie Polskiej Grupy Szpiczakowej, jak również zachęcam do przekazywania pacjentom najważniejszych informacji, które zostały umieszczone w broszurce, którą dystrybuujemy teraz do ośrodków hematologicznych oraz do organizacji zajmujących się chorymi na szpiczaka plazmocytowego, żeby każdy wiedział, jak się ma zachować w tych trudnych czasach epidemii COVID-19.